Spotkania w drodze to tytuł wystawy ikon autorstwa młodego artysty Sebastiana Firka, której uroczyste otwarcie odbyło się 18 czerwca 2024 roku w Galerii Mariackiej w Gdańsku. Wydarzenie to było okazją poznania zaledwie niewielkiej części dorobku twórczego pochodzącego ze Śląska artysty. Dzięki interesującej prezentacji samego autora można było dowiedzieć się o inspiracji powstania poszczególnych dzieł, które choć ukazują konkretne postaci Maryi, świętych pańskich czy aniołów, okazują się być także znakami dokumentującymi istotny fragment drogi życiowej Sebastiana Firka. A oto krótka relacja z tego wydarzenia. Chciałbym w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana powitać Państwa na wernisażu pana Sebastiana Firka. A w tej chwili myślę, że oddam autorowi głos i autor nam poopowiada o tych swoich wewnętrznych przemyśleniach i wewnętrznych pracach, bo to najpierw chyba się w środku dzieje, a potem na zewnątrz, więc miłego odbioru. Dziękuję przede wszystkim też właśnie, że mogę tu w tym miejscu w Galerii Mariackiej przedstawić swoją twórczość, swoją sztukę. Skończyłem Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku konserwacji i renowacji dzieł sztuki, więc też tam rysunek, malarstwo, ale przede wszystkim pierwszy raz spotkałem się i zetknąłem z ikoną. Moim celem wystawienia niekompletnych ikon nie jest żaden szok. Jest to tak naprawdę spójne z tym, co chciałbym też przekazać. Za każdą z tych ikon kryje się historia. Nieprzypadkowo dany święty jest na ikonie, nieprzypadkowo też niektóre właśnie są w formie szkiców, niektóre są niedokończone, a wręcz dopiero jakby w drodze. Mogę powiedzieć, że patrząc na ikony, one też pokazują drogę chociażby tworzenia ikony. Starałem się uchwycić ten motyw drogi tak samo również w sztuce, którą też tworzę. Począwszy od krótkiego opisu po mojej lewej stronie plus ukazałem też na jednej z niedokończonych ikon po złote, czyli to jest gotowe złocenie na tak zwany pulment złotem 24-karatowym. I dalej idąc przez krótki jakby też wstęp, patrząc po mojej prawej stronie, jest to opis świętego. Kim jest święty? Dla mnie bardzo taki dość ujmujący, ważny, ponieważ mówię o najważniejszej części świętych, czyli o człowieczeństwie. No i po prawej stronie jest 12 ikon. Każdy z ikon opowiada krótką historię mojej drogi, którą 9 lat temu, w 2015 roku, wyruszyłem właśnie ze Śląska pieszo do Medjugorja, czyli do Bośni i Hercegowiny. Za tą moją jakby sztuką też idą te właśnie doświadczenia drogi. Trud drogi, cierpienia, czyli cierpliwości, nauki. No właśnie, co przedstawiam te ikony? Celem i główną postacią jest Matka Boża, Królowa Pokoju. Moim celem i założeniem było właśnie przede wszystkim podziękowanie Matce Bożej za życie, które otrzymałem. No i o pokój, no bo o pokoju nigdy dość. O pokój serca, o pokój dla siebie, o pokój tak naprawdę dla innych ludzi. Dlaczego taka ikona? Tak naprawdę nie znalazłem ikony przedstawiającej Matki Bożej, więc wymyśliłem, że po prostu za wzór wezmę rzeźbę, która znajduje się w Medjugorje na Górze Objawień. Tak naprawdę Matka Boża nie ma zamkniętych oczu, ona tak naprawdę wskazuje na serce. Pokazuje też jakby swoją, też pokazuje prawą dłonią na serce, ale też patrzy w kierunku serca, no bo jak wiemy, Matka Boża tak naprawdę w sercu nosiła nie tylko fizycznie, ale też w sercu nosiła Jezusa i zawsze wskazywała na Niego. Zawsze ona była w cieniu. Od lewej strony jest święty Sebastian. No nazywam się Sebastian, no więc pierwszym musiał być święty Sebastian, ponieważ każdy z nas ma imię, każde imię nas określa w jakiś sposób, a jest mi o tyle bliski, ponieważ no, był męczennikiem i myślę, że taka nasza cecha wspólna jest taka, że nie wchodzi się dwa razy do jednej rzeki, on dwa razy był, dokonano na nim morderstwa, można powiedzieć, dopiero za drugim razem go zabito. Ja też lubię dwa razy wchodzić czasem do tej samej rzeki.
Święta Barbara znowu jest patronką górników. No jako, że wychowałem się w górniczym mieście Rydutowe, więc w cieniu kopalni się wychowałem, więc stąd Święta Barbara. No i też jako, że no, mój ojciec jest emerytowanym górnikiem, więc to też jakby no, siłą rzeczy wszystko się łączy tak naprawdę, tak? Koło Sebastiana jest święty Serafin z Sarowa. Przygotowując się do wędrówki, znalazłem taką informację, że trzeba być ostrożnym, właśnie trzeba uważać na, przede wszystkim na niedźwiedzie idąc w górach, szczególnie na Słowacji. Byłem na Słowacji, szedłem przez góry, no i w pewnym momencie przyszedł taki lęk właśnie o co? O to, żeby spotkał mnie niedźwiedź. I pamiętam taką, powiedzmy, rozmowę i mówię, Panie Boże, jestem już tak zmęczony, że nawet jak ten niedźwiedź przyjdzie, to ja nie będę w stanie uciekać. Lepiej po prostu niech ta droga cała na spokojnie przejdzie. No i też tak było. Dlaczego jest szkicem? Dlatego, że to też obrazuje na dzisiaj. To będzie skończona ikona, ale na dzisiaj to tak naprawdę symbolizuje właśnie te, jest jakiś szkic, zamysł. Nie? Często po prostu te wyimaginowane lęki nas dopadają. No i teraz pytanie, co z nimi zrobimy, nie? Następną postacią jest święty Benedykt z Nursi. Benedykt z Nursi jest założycielem benedyktynów. No i sytuacja działa się w Peczwarat, to jest centralna część Węgier, kiedy wchodziłem pod górę i widziałem kościół. No i obok właśnie są ruiny zamku Peczwarat War i tam poszedłem zapytać o nocleg, czy mnie przyjmą. Wykąpałem się, przygotowały mi tam dziewczyny z kuchni posiłek i zobaczyłem na ścianie właśnie najbardziej znany wizerunek świętego Benedykta z Nursi, więc też się ucieszyłem. Trochę mnie to też wzrusza, bo pamiętam do dziś właśnie, jak wyszedłem i zobaczyłem to zdjęcie, nie? I sobie pomyślałem, że kurczę, ty dalej nade mną czuwasz, nie? Więc stąd Benedykt. Następna ikona przedstawia, no właśnie, to jest ciekawostka, no jest święty Franciszek. No nie ma twarzy, nie? Miał twarzy, nagle nie ma twarzy. I powiem szczerze, to jest właśnie taka dość ciekawa, ale dość trudna historia tak naprawdę, dlatego że na północy Chorwacji poszedłem do kościoła i się okazało, że była msza, na której był, to był w ogóle kościół franciszkanów. Piękne przemówienie, bardzo dużo ludzi, no nie znam chorwackiego, no ale patrząc sytuacyjnie, co się działo, widocznie był bardzo znany i bardzo lubiany ten ksiądz. Po wielkich rozmowach w ogóle, po pokazywaniu paszporta, dowodu osobistego, sprawdzaniu mnie, franciszkanie zgodzili się, żebym przenocował. Pod moimi drzwiami stał posiłek, no i butelka zimnego piwa. Na drugi dzień rozmawialiśmy i on mówi, dlaczego nie skorzystałem z chorwackiej gościnności i nie wypiłem piwa. Ja mówię, że nie piję i stąd. I on tak spojrzał na tego swojego współbrata i mówi, jemu by się też przydało. I dlatego ten franciszkanin nie ma twarzy. Dlaczego? No bo choroba alkoholowa zabiera bardzo dużo, a przede wszystkim właśnie twarz, jakkolwiek ją rozumiejąc. Następna ikona to jest, i to są dwie ikony tak naprawdę równoległe, czyli święty Michał Archanioł i święty Gabriel. No to są niebiańscy posłańcy. Obydwu spotkałem na północy Bośni i Hercegowiny w takim dość ciekawym miejscu, a parafia była świętego Michała Archanioła i Gabriela. Zresztą święty Michał Archanioł, powiedzmy w cudzysłowie, spotkałem go również w innych miejscach. Jednym z nich była taka mała miejscowość Grabocz na Węgrzech, gdzie też szukałem noclegu, i więc mogłem tam przenocować. Pamiętam o tym Grabocz i pamiętam o tym właśnie, a ojciec się nazywał Pantaleimon, więc też dość ciekawe miał imię. Jan Paweł II jest, no właśnie, dopiero tak naprawdę to są podmalówki. Jan Paweł II ma to do siebie, że jego twarz jest trudna z perspektywy jakby malarskiej, a ikonograficznej już w ogóle do namalowania. Dlatego nie ma twarzy, ale to, że nie ma twarzy, nie oznacza, że w ogóle nie miał twarzy. Chodzi o to, że jak już byłem w Medjugorje, to w tym samym dniu, kiedy doszedłem, przyszły takie rzeczy, że po co ja tu przyszedłem w ogóle. No i przechodziłem, akurat mówię, idę na tą górę Krzyżewac, gdzie jest krzyż, i mijałem hotel Wojtyła. Mówię, o, to może Polacy mają hotel, no to można do swoich podejść. No więc wracając, już podszedłem tam, no i co się okazało, że Jan Paweł II, hotel Wojtyła tak naprawdę nie jest polski, tylko chorwacki. Tak na dzisiaj przypomina mi troszkę to, że a myśmy się spodziewali, nie? A ja oczekiwałem czegoś innego, a dostałem czegoś innego. Więc na dzisiaj na razie jest tylko zarys,
ale będzie Jan Paweł II. Idąc dalej, Święta Rita. Na południu Słowacji to był już tydzień, jak szedłem, tak, i byłem już w takim stanie, że miałem pęcherz na pęcherzu, więc nie mogłem, czy trudno mi było chodzić. Szukałem noclegu i nie mogłem znaleźć. No i mówię, jakoś mi przyszło, że Święta Rita jest do tych spraw beznadziejnych. No to mówię, no to się pomodlę, bo może akurat coś się wydarzy. No i wydarzyło się to, że miałem możliwość spania w szkole. Następnego dnia rano obudził mnie pan, który całkowicie zmienił jakby trasę mojej dalszej wędrówki. Dlaczego? Dlatego, że to był historyk bodajże, tak, historyk, nauczyciel tej szkoły, który jak się dowiedział, że ja idę do Medjugorja, to postanowił ze mną porozmawiać. I to była bardzo ciekawa i dość owocna rozmowa i skutkowała tym, że w ogóle na Węgrzech z lewej i prawej strony Dunaju jest coś takiego jak Maria Ud, czyli bardzo stara, dwa szlaki na wzór szlaku świętego Jakuba. Całkowicie zmienił jakby moje podejście i myślenie i mówię, no dobrze, no to jeżeli jest taka opcja, no to też z niej skorzystałem. Więc Święta Rita tutaj nam troszkę namieszała mi, nie? Święty, to jest święty Paweł Pustelnik, tak naprawdę patron Paulinów, tych naszych częstochowskich też. I to są takie dwie historie na Węgrzech. Wchodząc do Budapesztu, ucieszyłem się, bo szedłem w ogromnym upale. Godzina 9 była 37 stopni. Po południu było już około 39, więc naprawdę był skwar. I historia z Paulinami była taka, że ucieszyłem się, że tablica Budapeszt, no ale trzeba było jeszcze 3 godziny przejść do Sikla Templom, czyli do wzgórza Gelerta, na którym znajduje się kościół w skale właśnie ojców Paulinów. Tam porozmawiałem z młodym ojcem, który pozwolił mi przespać się tam u nich za klauzurą i też, co było bardzo ciekawe, tak naprawdę postawił mnie na nogi, podarował mi maść i mówi, to jest maść, która naprawdę tobie pomoże. Drugi był właśnie w Pecz, czyli na południu znowu. Po wizycie na północy powiedzieli mi, swobodnie w Peczu idź do nas, do naszych, oni ci pomogą. Przedostatnia ikona, ale już w naszej opowieści ostatnia, to jest święta Aniela Merici. Włoszka, która założyła 3 zakony urszulańskie. Spotkałem człowieka, który mi nie mógł pomóc, więc mówi, dobra, to ja cię zawiozę do następnej wioski. W następnej wiosce kończyła się msza, no więc jeszcze chwilę na zimnej podłodze troszkę odetchnąłem. Wychodziła pani, która mówi, że jak idę do Medjugorje, to ona mi pomoże. Do niej przyszedł taki młody człowiek, z którym jak żeśmy zaczęli rozmawiać, się okazało, że on zna urszulanki właśnie w mieście, przez które ja też następnego dnia, albo przynajmniej w kolejnych 2 dniach będę szedł. Tylko problem polegał na tym, że te siostry mówią, ok, ale jutro do 18. Szybko przeliczyliśmy kilometry, to było ponad 40 kilometrów, a dziennie mi było trudno już później, im dalej, tym było mi trudno, nawet 30-35, to była makabra, powiem szczerze. No więc też wyszedłem po 4 z tej miejscowości Maj, szedłem też 40 kilometrów, wtedy też się takie ciekawe rzeczy zadziały, a najważniejsze było to, że ja zdążyłem. I to jest coś, czego też nie umiem wytłumaczyć tak naprawdę. Więc stąd właśnie jest. I dlaczego jest szkic? Właśnie dlatego, nie? Że był jakiś szkic, był zamysł, ale jak to wszystko wyjdzie, no tego już nie wiemy. Ponad połowę drogi już opisałem, została jeszcze druga połowa i naprawdę jest co wspominać. No więc cóż, no jak jesteśmy w drodze, no to trzeba gdzieś iść, nie? Dziękuję.